Hej kochani, dzień dobry, witam was z rana. O matko, jeszcze się nie obudziłam, słuchajcie, jest godzina siódma? Ósma. No to wiecie, dla mnie, która wstaje gdzieś tak między 10 a 11, no to ósma to jest, jakby nie patrzeć, środek nocy. Ale dzisiaj ja postanowiłam, może nie, że postanowiłam, zostałam wręcz zmuszona do tego, aby się obudzić, dlatego że jadę na rzęsy. Jadę na rzęsy i... Tak, do tej samej dziewczyny, co ostatnio. Ponieważ powiem wam, że dość długo mi się trzymały rzęsy, biorąc pod uwagę to, że ja naprawdę o nie nie dbam. Ponieważ walę make-up, śpię na nich, myję je codziennie wodą. Także one wytrzymały ponad 2 tygodnie i wyglądają tak, jedno oko, tak jak widzicie, jest dość łysetko, dlatego że na nim śpię non-stop, wycieram je w poduszkę. To jest dość gęste, muszę je rozczesać, bo one teraz są bardziej zbite, ale jak je rozczeszę, to są bardziej objętościowe. Więc postanowiłam wrócić do tej dziewczyny i chwilowo do niej chodzić. Znowu będę robiła takie długie, takie dramatyczne, bo lubię takie. No i postanowiłam zrobić vlogaska, a ona miała godzinę dostępną tylko 9, dlatego musiałam się obudzić tak wcześnie. Także kaweczka z rana, słuchajcie, wy też róbcie i zapraszam na vloga. Mua. Ja już właśnie zrobiłam sobie na szybko śniadanie, po prostu na jogurcie, trochę musli i malin. Właśnie dostałam okres, także... Pierwszy dzień, jak się mówi, najgorszy. Więc nawet fajnie, że mam wolne i że mam ten dzień zaplanowany, to się nie będę skupiała na tym, że coś tam mnie boli. Chociaż jeszcze mnie nie boli. Ja się chcę troszeczkę pomalować. Mam kaweczkę. Normalnie jak jakiś narkotyk. Trochę się pomaluję, ale nie jakoś bardzo, bo tak jak mówię, też jadę na rzęsy i pewnie makijaż mi trochę zejdzie. W ogóle też będę chciała jechać na paznokcie, bo dwa wczoraj obgryzłam. Akurat środkowe. Ja mam jakoś tak, że jak ja na przykład czymś się przejmuję, albo czymś się stresuję, to obgryzłam paznokcie. Nawet akrylowe, chociaż takiego zrobionego bym nie zrobiła. Dopiero taki, który na przykład już ma duży odrost i w ogóle, wiecie. Teraz go zaczepiam później go bluzą. Masakra. W ogóle plan jest taki, że po rzęsach jadę do... Moje spotkać się z koleżanką, z Nikolą. I idziemy razem na pazury. Więc fajnie, bo dawno jej nie widziałam. Ona ma teraz nowego chłopaka. Przepadła dziewczyna. Nie widać jej w ogóle. Nie wychodzi ani nic. I tak to jest. Mówię, zapomniałaś o koleżance? Mówię, jak cię spotkam, to będzie lanie. Ale tak to jest właśnie czasami z dziewczynami, że póki są same, to są fajnymi koleżankami. A później jak już jest chłopak, to koleżanki idą na bok. I to jest trochę słabe. Więc... Spoko, ja się mogę przypominać, ale też nie będę robiła tego nieustannie. Myślę, że pewnego dnia jak po prostu zdam sobie sprawę, że chłopak jest najważniejszy, no to po prostu się poddam, bo no nie będę cały czas biegła za koleżanką, prawda? Kiedyś miałam taką sytuację. Naprawdę, miałam najlepszą przyjaciółkę, która mnie zraniła właśnie w ten sposób, że myśmy robiły ze sobą wszystko. Znaczy, no wiecie, no to była jak siostra. Była do mnie jak siostra. I imprezy razem, i kaweczki razem, i spałyśmy u siebie. Znaczy ja przeważnie u niej, no bo ja już miałam męża, no to
Ona nie miała faceta, więc ja u niej spałam, robiłyśmy sobie spa. Piliśmy winko, piliśmy kawkę. Wszystko po prostu razem, razem, wakacje nawet, żeśmy razem raz spędziły. Naprawdę, no nie było, może nie, że dnia, znaczy dnia nie było, żebyśmy nie gadały, ale nie było co drugi dzień, żeśmy się widziały i w ogóle długo, żeśmy ze sobą spędzały czas. Ja ten czas poświęcałam jej, pomimo tego, że ja miałam męża, no nie? No i słuchajcie, pewnego dnia ona poznała faceta, nie? I po prostu zapomniała z dnia na dzień o mnie. To po prostu było, to było dla mnie tak przykre po prostu. Ona, wiecie, ja byłam przyzwyczajona, że ja się z nią widuję i ona nagle wszystko odcięła, bo facet, facet, facet. Okej, ja to rozumiem, wiadomo. I tym bardziej jak jesteśmy zauroczone i w ogóle, wiecie, że chcę spędzać z facetem, ale trzeba mieć ten balans w życiu ze wszystkim i tak samo w tym. Jeżeli masz faceta, no to fajnie, że go masz i spędzaj z nim czas, ale to nie znaczy, że cały inny świat dookoła ty musisz rzucić, bo ten facet. No, przynajmniej u mnie tak sytuacja wygląda i ja bym nigdy tego nie zrobiła mojej przyjaciółce, którą miałam też, jak wyszłam za mąż. I słuchajcie, ja miałam przyjaciółkę, wyszłam za mąż i my miałyśmy dalej taki sam kontakt. Było wręcz tak, że ja u niej też nocowałam po prostu w weekendy, tak jak wcześniej. Nie chciałam jej zawieść. Dalej była dla mnie ona osobą ważną, pomimo tego, że ktoś nowy pojawił się w moim życiu. I tyle, to nie znaczy, że teraz stare osoby mają iść, wiecie, do kąta. Także to było strasznie przykre i teraz znowu widzę podobnie u Nicoli i trochę mnie to martwi. Bardzo ją lubię, bardzo ją naprawdę lubię. Może nie mam z nią takiego kontaktu jak z tamtą dziewczyną, bo powiem wam szczerze, że po tamtej dziewczynie już nie dopuściłam nikogo do siebie tak blisko jak tamtą dziewczynę. No nie mam przyjaciółki, mam naprawdę dobre koleżanki, ja tam mogę powiedzieć, a przyjaciółka, przyjaciółka, ale dla mnie przyjaciel to jest naprawdę ktoś naprawdę bliski, który mnie zna, który o mnie wie bardzo dużo, jak nie wszystko, z którym mogę się dzielić po prostu wszystkimi troskami, problemami, grzechami i po prostu wszystkim. No a niestety koniec końców ona właśnie zapomniała o mnie i powiem wam, że mam z nią teraz kontakt, teraz na jakiś czas, ale jest to kontakt naprawdę mega sporadyczny, ja już naprawdę się mocno odsunęłam. Nie jestem taką osobą, że dobra, obraza i koniec, ja się już do ciebie nie będę odzywała, nie jestem taką osobą. Natomiast na pewno nigdy już bym nie dopuściła jej tak blisko, pomimo tego, że od tego czasu, kiedy już jest tym facetem, minęło z 4 lata i ona tak naprawdę bardzo często do mnie próbuje wręcz pisać i wrócić, żebyśmy się spotkały, mówi, czemu do mnie nie piszesz, czemu do mnie nie ten, jak idziesz na miasto, weź do mnie napisz, weź to, weź tam. A ja w ogóle już nie, ja się mogę z nią spotkać na kawę, niech ona, wiecie, przyjedzie tam raz na pół roku czy coś, ale już nie, po prostu to już wygasło. Także bardzo szkoda, że tak jest. No i taki problem właśnie z koleżankami jest. Problem koleżanek. Ale wydaje mi się, że to nie tylko ja mam takie przeżycia, większość dziewczyn po prostu, słuchajcie, osoby, które mają chłopaka nowego albo wstępują w nowy związek, pamiętajcie o tych osobach, które były z wami, jak byłyście singlami, które poświęcały wam czas, mimo że też może były w związku, bo to jest mega przykre. No, także tak sytuacja wygląda. Ja powiem wam szczerze, że gdyby nie to, że sama napisałam do Nicoli, no to nie wiem, czy bym spotkała. Raczej nie. Raczej ona by do mnie nie napisała, gdzie wcześniej pisała do mnie, nie? Chodziłyśmy sobie na lunche, na to, na tamto. W ogóle pisałyśmy ze sobą bardzo często, a teraz ona znikła. Ona znikła. Także nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Nie jestem, tak jak powiedziałam, osobą, która miałaby się obrażać, ale... ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ja tak naprawdę, słuchajcie, mam
5 minut do tego, aby wyjść. Spokojnie. Także narzucę tylko jeszcze rozświetlacz, idę się ubrać i spadam. Cześć kochani, ja już po rzęsach, zobaczcie na to. Volume OMG. Jakby ktoś pytał, to to jest 16-17 długość, więc one są naprawdę ogromne. Dla niektórych może potworne, ale ja takie lubię i na co dzień, i na imprezę. Czuję się codziennie, jakbym szła na party, także... I love it. Thank you. Jestem z Nikolą. Nikola się podnieca swoim ciastkiem. Ja sobie wzięłam śniadanie, bo tak naprawdę nie zjadłam tej owsianki. Wzięłam tylko dwa gryzy, dwie łyżki i tyle. Także wzięłam sobie mozzarella i pomidor i tutaj takie ciasto bananowe i kawę. Enjoy! O, pada deszcz. Siedzę i czekam na moją kolejkę i zrobię paznokcie. A co robię? Nie będziecie mnie lubić, ale robię znowu krótkie i przeźroczyste, a w domu je maluję mlecznym kolorem, także Serunia ostatnio jest nudna, ale za to mam rzęsy ogromne. Tak jak wcześniej miałam ogromne paznokcie, tak teraz mam rzęsy i pewnie i tak będą hejty, bo za moje długie paznokcie też były hejty, a teraz za długie rzęsy będą hejty, także spoko. Przyzwyczajona jestem. Dobra, to czekamy, ale pada. Welcome in England, bitches. Nikola już siada, będzie miała robione. O, busy tutaj trochę jest, a ja poczekam. Show me yours. Jesus, I used to have those. Oh, no. Like that length. I'm baby hands compared to yours. It makes me look thinner though. Instead of like short little boy hands. Short little boy hands, thanks. Thanks, bitch. No, I'll come back home and I'll put my like clear. I've got like milky kind of milky nail polish. Yeah. My favorite from Essie. Yeah. So yeah, they will have some color, like little pinkish, nudish. Yeah. Still clear, but yeah. I'll just keep that bit white. Like a like French tip. That'd be nice. That would be nice as well, yeah. But. Right, I'm done. She's not even in the middle. Got a grow line. Which? Oh, wiecie co, zostawiłam Nikolę, bo ona i tak okazało się, że ma appointment u fryzjera i tak naprawdę mogłabym na nią poczekać i zobaczyć jej paznokcie, ale w sumie nie widzę sensu, bo tak naprawdę za 20 minut tutaj mi się parking kończy, także i tak bym nie zobaczyła, nie skończyliby. Także najwyżej wyślę mi zdjęcie. A jadę do domu, słuchajcie, bo mam ochotę po prostu pobyć w domu. Jest mi zimno, dostałam właśnie okres, mam ochotę się przebrać w dresy i po prostu usiąść pod koc. Jest tak zimno, tak pada deszcz, jest tak okropnie, że po prostu odpalę sobie, nie wiem, bajkę Disneya i będę siedziała w domu. No. A z domu się pokażę wam. A kto to tak patrzy przez okienko? Kto ma taki mały tutaj nosek jak mufinka? Już idę do mojej świnki. Tak się za nią stęskniłam. Takiej nie lubię zostawiać, słuchajcie, samej. Nienawidzę szczególnie teraz, jak jest sama i nie ma Lili. Jest taka smutna czasami. Po prostu jest mi też tak smutno, że muszę ją zostawić. Po prostu... O, coś tu mamy. Jakąś paczuszkę, jakieś awizo. Chodź tu moja świnko, chodź tu! Nia. Co my tu mamy? Parcel is in green bin by door. Okej, okay. Ja wiem co to jest za paczka. To nie wiem co to jest. Ale green bin. Dobra, otwieram śmieci. O,
Dobra, jest. To jest Zara, słuchajcie. I to przyszła mi marynarka, którą zobaczyłam ostatnio u Ewy. I postanowiłam sobie taką samą zamówić, także zaraz będzie takie mini mierzymy. Czekajcie. Dobra, to otworzę tą paczuchę. Czekajcie, jak ją otworzyć. No, także zobaczyłam tą marynarkę u Ewy i wiecie co, ja nie jestem marynarkowa dziewczyna, absolutnie, ale przymierzyłam ją tam i mówię, kurde, jaka fajna, taka klasa, wiecie, chyba każda kobieta powinna mieć w swojej szafie jedną czarną marynarkę i ta jest taka bardzo szczególna, a dlatego, że ona jest taka trochę przedłużona. Ja nie kupuję ogólnie w Zarze, bo w Zarze moim zdaniem te rzeczy są za drogie, a one powstają w tych wszystkich sieciówkach typu H&M, czyli gdzieś tam w Chinach, Tajlandii, Indonezji i tak dalej. I tak dalej, ale ta jakoś mi się podoba, przynajmniej tej marynarki, bo kiedyś weszłam do Zary i kiedyś coś tam nawet kupiłam w Zarze, ale nie ujmują mnie jakoś tak bardzo te rzeczy. Nie mam czegoś takiego, tylko Zara i tylko Zara. Tak wygląda. Ewa miała ją w rozmiarze XL i ona była trochę na mnie przyluźna tutaj właśnie w pasie, więc mówi, weź sobie L-kę. Także wziąłam L-kę. Rozmiarówka jest od XS do XL. Wydaje mi się, że ta rozmiarówka jest zawyżona, czyli po prostu XL-ka jest naprawdę duża, duża, taka bym powiedziała nawet 18, a ta L-ka to nie jest taka 12-14, tylko taka bym powiedziała 14-16. Także załóżmy ją, ona kosztowała 49 funtów, 49,99. No i jest idealna, taka wiecie, teraz nie widać tak na tym golfie, wow. O, zobaczcie, ona jest taka przedłużona. To są chyba atrapy, chociaż nie wiem. Ewa chyba mówiła, że tego nie da rady rozpruć. I tak ona wygląda, zobaczcie, jest taka przedłużona, zakrywa tyłek, no może nie do tego outfitu, nie do tych spodni, ale naprawdę jest taka... Wydaje mi się, że taką marynarkę z tego tytułu ją wzięłam, ponieważ wydaje mi się, że ona będzie i dobra do sportowego stylu, no może nie do bojówek, ale na przykład do leginsy, baletki, czy tam trampki i na przykład golfik albo top, bądź może być ona ubrana po prostu bardzo na elegancko. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo uniwersalny ciuch. Także tak wygląda. Tak, zadowolona jestem z tej marynarki. Teraz chcę się przebrać i chill. I chill! Jakie mam rzęsy. Piękne. Dobra, przebieram się, ubieram w coś luźnego i wskakuję pod kot. Do sisulki. Siedzę już pod kocykiem, idealnie, z pieskiem. Zaraz tutaj będę edytowała jakiś filmik na sobotę. Przyniosłam też sobie lakiery, bo będę malowała paznokcie. Mój ulubiony lakier, gdyby ktoś pytał, mówiłam to już w którymś tam vlogu, ale powiem jeszcze raz, to jest Sugar Daddy z firmy Essie. Jest to taki przeźroczysty, lekko różowy odcień. I będę utrwalać go takim, wiecie, przeźroczystym po prostu jakimś lakierem. To jest Maybelline. I mam ochotę na jeden paznokieć. Poczekaj, Pisiu. Mam ochotę na jeden paznokieć sobie nałożyć jakiś efekt z Indigo. I mam, czekajcie, mam tutaj 04 Emerald. Mam też 01 Kopciuszek. I mam też 03 Śnieżynka. Także nie wiem jeszcze, który nałożę. Może ten Emerald. Zobaczę.
Kochani, i zrobiłam sobie taki ładny efekt, zobaczcie, przepiękny. Paznokietki są już pomalowane. I jest to efekt, w końcu zdecydowałam się na Emerald 04 Pixel Efekt 04 Emerald, właśnie z Indigo. I wydaje mi się, że jest to takie ładne urozmaicenie. Zobaczcie, co się ze mną stało, co? Cały czas gdzieś się tam wam tłumaczę w tych vlogach, że gdzie ta Sara w długich paznokciach i w ogóle. Ale chwilowo to jestem ja i mam nadzieję, że mnie taką akceptujecie. No. Co ja teraz będę robić? Nic. Będę piła herbatę, będę oglądała się Yesterday Dress i chyba zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trochę się dzisiaj rozdrobniłam odnośnie tych koleżanek, ale taka jest prawda. Powiem wam jeszcze, że gadałam z Nikolą i powiedziałam jej to, co mi leży na sercu, bo ja taka właśnie jestem, że przeważnie mówię to, co mi leży na sercu. I powiedziałam jej, że Nikola, chciałabym, żebyś wiedziała, że to jest ostatni raz, kiedy ja do ciebie pierwsza piszę i wyciągam rękę, aby się spotkać i tak dalej, ponieważ robię to ciągle, to nie był mój pierwszy raz, że po prostu to ja pierwsza wychodzę z inicjatywą spotkania i tak dalej. Nie chcę się jej narzucać, jeżeli uważasz, że chwilowo i koleżanki nie są potrzebne, to okej. I po prostu powiedziałam jej, że ja już do ciebie nie napiszę. Jeżeli chcesz się ze mną kiedyś spotkać, to po prostu napisz do mnie, bo ja to robię ciągle. No i ona mówi, że nie w ogóle, że ona chce się spotykać i tak dalej, i że zawsze jestem mile widziana i tak dalej, ale ja powiedziałam, ale ja nie chcę, o co, mam przyjechać po prostu i o, siema, przyjechałam z pizzą. To nie o to chodzi, dobrze wiecie jak jest. Także to działa w dwie strony, to nie jest tak, że jedna strona tylko ma się starać i tak dalej. Tak samo jest w związku, tak samo jest w związku partnerskim, tak samo jest w związku przyjaznym, przyjaźni, koleżeńskim. Działa to w dwie strony, a nie w jedną. Więc powiedziała mi to, a co ona z tym zrobi? Zobaczymy. Na pewno wiem, że się z nią zobaczę niedługo, bo w grudniu mam Christmas party i tam się z nią zobaczę, bo też została zaproszona. No i będzie. Także na pewno się z nią zobaczę. A co do tego czasu, no to zobaczymy. Zobaczymy, co będzie przed, zobaczymy, co będzie potem. Informacja dostała. Zobaczymy, co z tym zrobi. No, ale mi się podoba ten paznokieć. Będę wam tak mrygać nim. Dobra, kochani, to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że fajnie ze mną spędziłyście ten czas. I co? Widzimy się niedługo w kolejnym filmiku.